Państwa, niezależnie od nagrody ufundowanej przez naszych fundatorów, to znaczy pana Jana Michała Małka z Kalifornii i pana Zbigniewa Zaryskiego, którzy nawiasem mówiąc w tym roku postanowili podwyższyć nagrodę do 10 000 dolarów, laureat główny nasz otrzymał również nagrodę specjalną prezesa Polskiego Radia, pana Krzysztofa Czabańskiego. I bardzo proszę pana Mateusza Mroza o odczytanie listu od pana prezesa. Sięgając do historii tej dalekiej jak rok 1794, czy bliskiej jak okupacja niemiecka i powstanie, stworzył pisarz na wskroś współczesny gatunek literacki nasycony osobistym doświadczeniem Polaka XX wieku, o czym choćby świadczy wzmianka w wieszaniu, jak to młody uczony, pracownik Instytutu Badań Literackich, siedząc nad księgami na parterze Pałacu Staszyca w bibliotece, nie wiedział przez wiele lat, że ma przed oczyma widok na wydarzenia dziejące się na krakowskim przedmieściu w 1974 roku. Przepraszam. A jak już się dowiedział, to obrazy te zaczęły nabierać barwy, stawały się wyraziste, pulsujące, domagały się pióra. Wieszanie to cenna i urodziwa książka. Wystąpienie moje oczywiście nie ma ambicji syntetycznych, literaturoznawczych czy podobnych. Był to po prostu, proszę Państwa, głos pisarza o drugim pisarzu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo prosimy pana Jarosława Marka Rymkiewicza. Dziękuję szanownym jurorom, dziękuję szanownym fundatorom, dziękuję wszystkim, którzy uznali moje wieszanie za godne wyróżnienia nagrodą imienia Józefa Mackiewicza. Dziękuję ci, Marku, za to, co ty powiedziałeś. Nikt nie wie, co z nim zrobi historia literatury, kiedy już go nie będzie na świecie, ale mam nadzieję, że w podręcznikach dziejów naszej literatury za 50 lat będzie przynajmniej to zdanie. To byli ci dwaj, którzy jeździli do Warszawy tą samą kolejką. Józef Mackiewicz to był wspaniały pisarz, więc ta nagroda to jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Pozwólcie, że skorzystam z okazji i coś powiem o Józefie Mackiewiczu. Złożę mu hołd. A jak już jest po temu okazja, to spróbuję też trochę zakłócić dobre samopoczucie tych wszystkich, którzy tak chętnie powołują się na jego najsłynniejsze zdanie. Tylko prawda jest ciekawa. Jedynie prawda jest ciekawa. Trzeba się zastanowić, co to znaczy, bo to wcale wbrew pozorom nie jest proste. Czy pamiętacie, jak zaczyna się kontra? Przeczytałem tę książkę dawno temu, kiedy miałem 20 kilka, może 30 lat. Czytałem pierwsze wydanie, paryskie, Giedroycia, to z roku 1957. I dobrze sobie ten początek zapamiętałem, bo znalazłem tam naukę, którą uznałem wtedy za ważną dla młodego pisarza. Teraz, kiedy jestem starym pisarzem, też uważam ją za ważną. Teraz powiem jeszcze coś o sobie. Ja o tym, że w czerwcu 1989 roku trzeba było powiesić komunistów na krakowskim przedmieściu, bo to byłoby dobre dla Polski, czyli dla nas wszystkich, owszem, myślałem. Ale dopiero wtedy, kiedy wstawałem od komputera i od mojego pisania.